Bo są takie głupie dwie rady, które dostawałem przez lata. Nie kredytuj się i nie kupuj nieruchomości. To się okazało dla mnie zbawieniem, a tam, gdzie rozwijałem biznesy, te biznesy nie przetrwały właśnie 20 lat. Od ojca dostałem radę budowlańca, generalnego wykonawcę, inżyniera. Dostałem taką radę, żeby zbierać akty notarialne. Bo, bo to był mój błąd, który popełniałem też, że, że nie mówiłem, że prowadzę firmę taką, taką przez lata, nie korzystałem z tych social mediów. Być może te firmy by istniały. Się. Dużo myślałem, dużo ryzykowałem, ale 95% roboty robili inni ludzie. Biznes Rider. Cześć wszystkim, witam w na odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kuba Midel. Mówisz, że, że masz kanał 5 lat, prawda? Jakie są cienie tego kanału? Tak w takim sensie, że. Mm, Czegoś się nie spodziewałeś, bo oczywiście dużo jest fajnych rzeczy, dużo pozytywów, prawda, że mamy kanał i ludzie zaczepiają się na ulicy, prawda, masz dużo, wielu z fajnych znajomych, poznałeś, ale jakie są cienie tego? Wiesz, to są dwa cienie. Jeden cień jest taki, że ja nie specjalnie lubiłem pracować w życiu. Tak robiłem biznesy, że dużo myślałem, dużo ryzykowałem, ale 95% roboty robili inni ludzie. Po prostu decyzje, tak. faktury. To też praca. He. Tak, ale, ale raczej mnie nie było w pracy. Ja długo spałem, martwiłem się, ale na wakacjach i tak dalej. Natomiast tę pracę trzeba wykonać. Czyli musisz, prowadząc kanał, tak jak zaraz będziesz miał u mnie wywiad w studio, trzeba to dowozić. Dzwonić, umawiać się, zrobić, pracować. I niestety jest to taki pół etatu: jestem YouTuberem. Trzeba się temu bardzo poświęcić. To nie jest sam YouTube, to jest y, Instagram, to jest Facebook, TikTok. Do wszystkiego niby są ludzie, ale jak ty nie nagrasz czegoś, no to jest nienagrane. Jak tak, ty tak. tego nie stworzysz scenariusza, no to nie masz tego. Jak nie umówisz czegoś, no to nie zmiar. Więc to jest ciemna strona, że trzeba niestety ciężko kurczę pracować i bardzo tę pracę oczywiście szanuję, ale to się nie prześlizni, że coś zlecisz, bo normalnie to go ale... zatrudnił, słuchaj. I, rob, Trud, I róbcie, to, róbcie, to, słuchajcie, ja ale płacę e, każdemu, e, róbcie e, Tak nie znamu, nie. się tylko z jedną rzeczą, że faktycznie nikt za siebie nie nagra, bo ty jesteś e, unikalny i jakby ja mam trzech sobowtórów, ale, ale jeszcze nie odważyłem się ich użyć, ale e, zlecić, zadzwonić. Na tak. Ja mam wywiad za dwa tygodnie umówiony e, i nawet e, znam tą osobę bardzo dobrze, mam tą relację, tak. tak? I mimo wszystko nie umawiałem. Ale ja też nie mam wywiadów. Tak. Tylko chodzi o to, że trzeba to zrobić. No de facto, jak jesteś w pracy, no nawet. No, ubranie się, no tak, kostowanie, dojechanie. to no, nie, to jest W jest Filmik 40-minutowy to jest 40 minut, tylko to jest często cały dzień, bo jedziesz gdzieś na Drugi koniec Polski i tak dalej. Więc to jest ten minus taki jeden, czy ciemna strona. Druga ciemna strona, taka, taka przykrzejsza, bardziej przykra, to nie jest hejt, yy, tylko to jest często niezrozumienie, czy, czy moja świadomość, że coś zostało na opak rozumiane. Bardzo chciałbym, żeby yy, widzowie. No no, 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 jakoś korespondowali lepiej z treściami. Często jest tak, że wrzucasz filmik, w który nie wierzysz i on ma nie wiadomo, jakie zasięgi, posłuch i tak dalej, udostępnienia, a jest coś, na czym się bardzo starasz, nad czym się dochodzisz, myślisz, wiesz. Często, często u mnie film dojrzewa, czy wypowiedź, kilka miesięcy czasu, no i mówisz, wow! A tam pch, to siedzi, więc to są też takie rozczarowania. Ale mówisz o zasięgach algorytmu, czy, czy bardziej mówisz o komentarzach, później ludzie mówią, że coś jeszcze to, to jest tożsame, jak, 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 jak gdyby film siedzi, to, to idzie weter. Jak nie usiądzie publice, no to nie siedzi. Więc jak gdyby tutaj. Królem w internecie nie jest żaden twórca, tylko królem w internecie jest widownia. To jest w ogóle piękne. Nie jak w telewizji, że oglądasz to, co ci każą, tylko widz decyduje o tym, który film pójdzie weter, który nie. I tutaj. Tak naprawdę jedyne, czego się nauczyłem, to robić, bo nie wiesz, tak. czego potrzebuje, nie wiem twój klient, twój widz, ktoś, kto, komu chcesz troszeczkę pomóc, komu chcesz nakierować. I to jest taka gra, no, która też zaczęła sprawiać ogromną przyjemność. Paradoksalnie im bardziej się starasz, tym gorzej wychodzi. Im bardziej naturalnie to robisz, tym wychodzi lepiej. Ale jak się nie starasz, to nie wychodzi nic. No dlatego tak? trzeba, trzeba robić Twoje. No Co i to to? takie dwie ciemne strony. Ale poza tym to jest drugie życie, które dostałem. Po pięciu latach mogę to, mogę wręcz prosić Was, czy, czy namawiać, żebyście w mniejszym lub większym stopniu troszeczkę otworzyli karty, wyszli do ludzi, otworzyli konto na Instagramie, żeby Was oznaczyć, otworzyli konto na Facebooku, udzielali się właśnie w komentarzu, napisali. Pokazali swoją firmę, pokazali swoją osobę, bo żyjemy w erze informacji. Jeżeli o czymś nie powiesz, to to coś nie ma sensu. Nawet to twoje z tym szacunkiem auto. Dzisiaj jesteśmy, wiesz, auto, które, które jest bardzo drogim autem dla mnie, dla chłopaka, gdzieś tu z bloków wódzkich, bo tu się niedaleko wychowałem, no to jest absurd w ogóle, to, też to. że masz y, samochód w cenie y, 20 mieszkań sprzed 8 lat. No to jest, to jest absurd, ale dopóki ty o tym nie powiesz, no to nie, to nie istnieje. Dla mnie możesz kupić 100 tych samochodów dopiero Informacja coś wnosi. To akurat no, jest moment, y, samochód, element jakiejś frajdy, szpanu budowania wizerunku, ale jeżeli masz nawet przedsiębiorstwo i nikt nie, po nie powiesz o tym przedsiębiorstwie, no to po no coś To jest tak, by puszczać oczko po ciemku, tak? Bo... Dokładnie trzeba, uważam się, to też w Polsce jest, mówi się o chwaleniu, że jak mówisz, że ty prowadzisz fajny biznes, to że się chwalisz, albo kłamiesz. I bardzo dobrze, znowu gawiec niech tak myśli, a my przedsiębiorcy. Bo, bo to był mój błąd, który popełniałem też, że, że nie mówiłem, że prowadzę firmę taką, taką przez lata, nie korzystałem z tych social mediów. Być może te firmy by istniały. Tak, i jest różnica taka delikatna, bardzo płynna bardzo, yy, między chwaleniem się. I mówię, nie jestem zajebisty, a komunikowanie się, co robisz, czyli jak masz spotkanie i mówisz, co robisz, czy możesz innym pomóc, albo czego szukasz, to otwierasz się raz, że masz kontrahentów, dwa, że masz klientów. Właśnie, ja dzisiaj też nagram, bo to jest mój, Nie ja nagram dzisiaj shortsa, będziesz na moim YouTubie, będziesz na moim Instagramie, na Facebooku, że spotkałem się z takim siwcem. Ludzie mają wiedzieć, że jest interakcja, że działamy, bo może będzie czy deal, czy właśnie jakaś, jakiś wyjazd, czy nawet taką, to się dzieje, no jeżeli nie będzie tych tych interakcji, to to się, to się nikt nie zadzieje, no i ty, wiesz, i tyle. Tak. robimy swoje. Na pewno tutaj też yy, delikatnie tylko wyhamowuję z treściami, bo jak gdyby za dużo tych wszystkich... Za, mnie, za, za dużo Cię było? Za dużo mnie było przez ostatnie parę na pewno tygodni, no ale pod konferencję, hmm. że się robi wydarzenie, ja tak. trzeba je podpromować. Ale, ale mówisz o, o, tu o opinii swojej, czy opinii ludzi, czy...? Nie, czy... swojej, bo właśnie pytają mnie moi... za, za dużo jakby pracowałeś nad tym, czy za dużo puszczałeś treści? Nie. Dzisiaj się robi treści z treści. Czyli ktoś bierze kawałek filmiku, robi szorca, ten short gdzieś idzie weter. No i się okazuje, że to, to ma 500, tysięcy wyświetleń na przykład. Dzisiaj mi, że wyskakujesz z w tej lodówki, a ty nic nie robisz. To też było moje takie marzenie, żeby umrzeć za życia. I paradoksalnie zrobiłem to ma z marką osobistą. Mhm. Bo jak masz duży brand, który na ciebie pracuje, czy masz tysiąc 1000... ludzi. To jeszcze będzie hulał po twojej śmierci, droga. Tak, ale tutaj to i tak hula, twoja twarz hula, a ty jesteś w domu z dziećmi, więc. Bardzo specyficzne zjawisko. Tak, a najlepsze jest to, że jak z kimś jestem, a ktoś mówi, Ty właśnie wrzuciłeś filmik, tak, do no. mnie", nie? Albo, albo dostałem od Ciebie SMS-a. Y z automatyzacji pewnej, tak? Czta maila. Tylko, że można to wykorzystać i to też każdy, uważam, przedsiębiorca, nawet każdy inwestor, Powinien komunikować światu, że robi taki ruch, taki ruch, taki ruch, bo nie wiesz po drugiej stronie. Tak. Kto się odezwie z jakim tematem do ciebie jutro? Ja często mówię na łóżku, żeby ludzie mówili po prostu, że szukają mieszkań, rodzinie, znajomi, pisani tak. na Facebooku, tak. a oni się boją. Oni się boją, że każdy ich uzna za, za nie wiem, że już z to starają pieniędzmi i naprawdę już nie, nie mają co z nimi robić, że kupują kolejne mieszkania na wynajem czy na handel, jakkolwiek, albo boją się że co? Oni powiedzą ludzie, że będą się pożyczyć te pieniądze, że im to biorą te pieniądze, bo pomyślą sobie o nich. Wiesz, ja miałem mnóstwo przekonań negatywnych, żeby kupić sobie pierwszy drogi samochód ee, i, i, i przepracowałem to, zwalczyłem to już jakby. Dzisiaj widzę, że każdy pokazuje tak i jakby n, 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 nikt mnie tak samo nie zadrości i mówi, jakim to jestem, ee, nie wiem kim. E, szpanerem. Szpanerem, tak naprawdę, a, a, albo pozerem. Da, bo pozerem, tak? No, pozerem był, gdybym go sobie pożyczał po prostu, a nie był mówi tak naprawdę. I skoro byłoby sens, żeby go kupić za gotówkę. To, to, to te pieniądze już zarobiłem i yy, faktycznie dzisiaj są takie yy, czasy trudniejsze, natomiast ja nie żałuję tego samochodu, to co Ci mówiłem, że kupiłem go za zyski, za zyski z lat ubiegłych, a nie za zyski, yy, yy, za marzenia, które, które się nie spełniły, tak naprawdę, albo mogą je nie spełnić. Wiesz, Sławek męcem wczoraj widziałem to, to, też go kurczę siłą rzeczy wyskakuje mi, no, on to dopiero się udziela e, w internecie, tam zjebutał lewactwo, mhm. mówi, że jakiś przedsiębiorca pokazał zegarek za miliony, wiesz, ludzie się oburzyli, że nie można mieć zegarka za milion, jak masz firmę i tak dalej, już pewnie teorie to różne dorobione. Mhm. A on mówi, że nikogo nie powinno obchodzić, na co drugi człowiek wydaje swoje zarobione pieniądze. Yy, czy kupuje sobie pastelki na szczęście, czy kupuje zegarek, czy kupuje żonie kwiaty, yy, czy kupuje sobie dwa jakieś drogie samochody. No to jest jego biznes. Oczywiście mamy prawo oceniać. Yy, kolor, markę i tak dalej, yy, czy rodzaj kwiatów, ale to jest, tu, to też, wiesz, może dla mnie też to jest taki etap, że cóż, szan, szanujmy się i tolerujmy. i Zapytajmy dlaczego Ci to naprawdę było, po, po co Ci na przykład duży dom, yy, po co Ci dalsza wycieczka, kiedy można by zrobić coś innego, ale uformujmy tę decyzję. Tak, Każdy inwestor ma inne potrzeby, inne doświadczenia i ja myślę, że nie wiem, może za, za chwilę nie będę chciał nie będę się mieć tego samochodu, bo już trochę nic poprzednio. Ale ja ci powiedziałem, to, tak. że, że po to robimy to. Ja miałem tak z i8 na przykład, na pewno dwie no, ligi wyżej, czy gorzej, gorszy samochód, ale najarałem się. Podobał mi się przeokrutnie. Byłem, on zarobił na siebie. Byłem z nim we Włoszech na pięknych wakacjach z onem jednych, drugich, gdzieś tam sobie pojeździłem. Przy były, ale się mi nie brakuje tego aut. Ale ten etap był potrzebny. I być może też stwierdzisz za dwa lata, że wolisz rower elektryczny, bo teraz jesteś innym Danielem Siwczem, bo był, prawda, tak. że jeździł po parku, a na ten moment jest Ci to potrzebne i tyle i Ja to w każdym razie szanuję, rozumiem. Niektórzy mówią, że pieniądze lubią ciszę, tak? I, I lepiej się nie emanować. No ale gdybym był księdzem, no to faktycznie. Gdybym był politykiem, no to faktycznie. Ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to... Niektórzy mówili, no to porwą Ci teraz dziecko, albo cokolwiek Ci jest w stanie złego, tak? No, to nie jest ta liga do porywania tak. dziecka. Tak. Tak. Właśnie problem na przykład, jak już poruszamy, bo też myślę o samochodzie, jeden mi zwiał przed nosem, teraz dobry, no muszę iść też niestety pewnie ligę wyżej, ale ból z, z tymi dobrami luksusowymi często jest taki, że y, ludzie, którzy naprawdę są klientem na, na dobre luksusowe, nie mogą ich kupić, bo rzeczywiście jest ryzyko afiszowania się, jest ryzyko jakiegoś związku zawodowego w potężnej firmie, że powiedzą zaraz: No to prezes nam nie daje po 300 tych podwyżki. Tak. Kupił auto za 2-3 miliony złotych, tak Na którego po prostu go stać, bo tak. ten prezes zarabia 20 milionów rocznie czy 30. I ci ludzie mają problem. Natomiast takie, takie średniaki jak ty czy ja, bo, bo no my budujemy chyba tą polską gospodarkę, my płacimy te podatki, to czy to Kupisz, nie kupisz, nic to nie zmienia nikomu. Moje... Możesz się tym pobawić. Moi pracownicy też jakby nie mają z tym problemu i jakby e, jak im, jak płacisz dobrze i tak naprawdę, no, wiesz... Jeżeli nikomu nie, nie, nic nie ukradłeś, płacisz pracownikowi pensję, płacisz na czas jak gdyby dostawcy, to pani jeździ pan ze helikopterem. No, ale z kolei wykonawcy już mają inną teorię wykonawcy już, a... To też zależy jacy. Tak, ale 80% wykonawców generalnie... Jak... to, co masz teraz kupić, powiedz mi, stare to że tak. jeździć na budowę, no to jest to śmieszne. Natomiast, natomiast widziałem jakby spojrzenia, nie tylko to widziałem, że ktoś się pytał, a czym pan przyjechał, albo patrzysz przez okno, albo też z drugiej strony i oceniają cię przez pryzmat samochodu, który masz i to jest akurat negatywny czynnik, który może spowodować to, że ci po prostu wydawisz ofertę, bo pomyśl sobie, no na skoro go stać to ja ci dam ze czwórkę, dlatego ja tak tanio mieszkania kupuję remontuję, bo ja czy, czy ty przyjeżdżasz takim, to masz od razu drogo. Ja przyjeżdżam starą Z4 ze czwórką za 30 tysięcy złotych. Okay. Jeszcze od wczoraj mam pękniętą szybką, mnie kamyczek rozważam na autostradzie, wiesz, jak z pękniętą szybką się włącza litość. <śmienisy> 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 dlatego jeszcze... jeszcze mi się spitolił ten mam nowy zamek, ale coś tam się dzieje, że muszę z kluczyka otwierać, wiesz, jak mam pękniętą szybkę. Tak. 20-letni samochód. A to słuchaj, spokojnie ja też mam. I jeszcze otwieram na ten. To ten deweloper mi panie, jakiś rabat panu dał. <noise> tak. No. Jak pan weźmie sześć mieszkań to siódme pan ma z dużym rabatem. <noise> Dokładnie. No, czyli, oczywiście trzeba, wiesz, bo to też um, stereotypu ludzi nie zmienisz i to, co nie mają w głowie przez 10-20 lat, jak są wychowani, no to nie powiesz może żebym myślał inaczej. Po prostu trzeba czasem się samog pracownika, z nim pojechać. I, tak. yy, czy taksówką nawet i, no. i tyle, ale to jest tylko taka marginalna sytuacja ma, no, marginalna sytuacja, tak? Przecierasz szlak. Na pewno podnosisz poprzeczkę. Na pewno fajne wiesz, to też w ogóle mogę Państwu powiedzieć, że jak nie ma marzeń materialnych, to bardzo ciężko się pracuje. No bo, po, bo, bo efekt co? tego, co tak. my Tak. Jeżeli nie, nie chcesz czegoś no, nabyć, czy inwestycyjnie, czy konsumpcyjnie, no to na cholerę ci pieniądze. Jak ja gdzieś tam staram się z kogoś zmotywować, to mówię: Wybierz sobie coś, o czym marzysz. Mhm. czy to będzie wycieczka, czy to będzie dom, samochód. No to właśnie. Kuba. Ja na przykład oszukuję umysł łódką, tak? która nie jest nie Wiem, że w ogóle mam łódkę marzeń w tej chwili na Mazurę i dan tam 9 metrów. Ale no kupiłeś czy? Nie, taka trzyletnia, ale to praktycznie to... nowa. Czy? Ale tamtej pory co się widzieliśmy? Nie, to jest i... to. Tylko o co chodzi? Że żeby oszukać umysł, to jadę na targi, oglądam większą, droższą. Umysł sobie tam mówi, że o jak, że miał tam... Łazienkę większą, to jak będę szczęśliwy, te dwa metry mi na pewno druzmuje. Tam w ogóle nie, że tam jesteś miesiąc czasu w roku. Można by na kajaku popływać, ale żeby się troszeczkę postymulować, żeby te mieszkanie miały sens, te inwestycje, to kupowanie 20 kolejnych pralek, ci malarze, te no, ciężkie pieniądze, to trzeba się czymś postymulować. I niestety taką nagrodą, efektem nagrody jest jakiś gadżet. Biznes Rider. A to właśnie jakie marzenia ma dziś, jak Kuba mieć? My no myślę o, o, myślę o samochodzie, który no, szczerze mam powiem, że miałem, miałem ogromne marzenie rowerowe i kupiłem sobie rower za 8,5 plus lampki, plus wszystko. Mam no, tego takiego speca, którego odbieram, tu też obok mogliśmy teraz odebrać, bo przyjechał do Łodzi. A elektryczny czy nie? Zwykły, z takim amortyzatorem z przodu, ale miałem stary rower górski, no to po 10 latach yy, będzie nowy rower zaraz. Za też dla mnie bardzo drogi rower, jest za 8,5 koła. To przepaść już, bo miałem za trójkę ostatni stałem rower ja, na urodziny, e, Bardzo dobry zresztą. I rzeczywiście, jak zakończę inwestycję, prawdopodobnie wbije się w jakąś łódkę i wbije się w jakiś samochód y, taki ala sportowy, którym nie będę w ogóle jeździł. Bo go nie potrzebuję do jazdy. Chcę, mieć, chcę do połania, żeby mieć. Do optymalizacji podatkowej, do tego, żeby właśnie wnukowi powiedzieć, że że dziadek, jak miał 40 lat, to miał jaja. I to... A nie, że babci nie pozwoliły. A, dokładnie, bo to jest problem chłopaków w naszym wieku, że ktoś pyta, czy może kłada kupić, czy może kupić motorynkę, czy może kupić skuter, czy on może jechać na wycieczkę. To no, wiesz, jeżeli ktoś zarabia w pigułę pieniędzy i sam nie może sobie kupić, nie wiem, dobrej kurtki, butów na narty, czy, czy gdzieś tam pojechać na Sylwestra bez spokój po 200 zł więcej, to znaczy, że jest skończonym biedakiem. Jeżeli... Wiesz, będzie mnie stać na zabawki, które trzymają wartość, sprawiają ogromną frajdę, przełamują w ogóle wszelkie konwenanse, stereotypy dla mnie samego, na pewno po to, po to sięgnę. Czy to mi da szczęście? Wiem, że nie, bo to jest tak, nawet oceniam teraz Twoje auto, no sorry, to no nie, nawet ta przegazówka, no, sprawia tą taką zwykłą, empiryczną radość. Ale nie da ci to szczęścia, jak nie masz poukładane dobrze w głowie, w łóżku, w żołądku, to będziesz gości, w tym Lambo, będziesz, kurwa, płakał i kupisz jeszcze dwa te lamba, bo to też już jest Perez, jak ktoś ma 160 lambów, mówi, ja mam 200 lambów, mam wszystkie lamba. <grym> jeszcze później stuninguję, wiesz, i złotą kierownicę założę. Natomiast jeżeli jest to spełnienie marzenia, właśnie co mówiłeś teraz o koledze, co ma te 911, ludzie restaurują pięknie samochody, teraz myślą o takim motocyklu R18. Taka BMK z ogromnym takim silnikiem, bokserem. E, wiesz, sobie właśnie to jakoś delikatnie stuningować, zrobić pod siebie. No nie będę na tym jeździł, bo jest niewygodne, ale cieszy oko. Mhm. iść w tym kierunku. E, jakie, jakie takie trzy najlepsze rady dostałeś na temat inwestowania, rady finansowe, inwestowania na temat finansów, które, które Ci utkwiły w pamięci i które są dalej do powtórzenia, na przykład Twoim dzieciom czy wnukom? Powiem Ci tak. Nie, ja nie dostałem tych rad, kurczę. Takie trzy rady, które pamiętam w momencie, kiedy miałem lat, kilkanaście, kiedy zaczynałem robić biznesy, to powiem tak: na pewno oszczędzanie. To mama nauczyła mnie oszczędzać. Tak ta kasa nam, czy rodzicom, przychodziła dość ciężko, ale byłem uczony oszczędności, właśnie, że no nie wydawaj wszystkiego. Tu oszczędzaj kasy. I jest jakiś nawyk, który uczę, uczę dzieciaki teraz, że dostają tam stówkę. To mówię, po prostu odłóżcie te 100 złotych. Nie trzeba tego przepalić, miejcie pieniądze. I wydaje mi się, że 7-letni, 30-letni jestem jeszcze, mając tam nie wiem 800 czy 1000 złotych w skarpetce, może mieć więcej oszczędności niż sporo, sporo po prostu dorosłych ludzi, co jest przykre. Ale taką, taką radę dostałem od mamy. Od ojca dostałem radę budowlańca, generalnego wykonawcę inżyniera. Dostałem taką radę, żeby zbierać akty notarialne. A proszę bardzo, pościg z jakimiś gangsterami. Dobrze, że to nie my. Tak. Zbiera akty notarialne. Czyli facet, który budował dla bardzo wielu firm, wiele obiektów, po prostu sam ich nie kupował. A mógł je brać w rozliczeniu, prawda? No, w rozliczeniu nie, ale no, mógł, mógł nabywać, że tak powiem, wcześniej. To, to całe życie jako, jako budowlaniec, architekt pracował i robił coś dla kogoś, nie dla siebie. I gdzieś mi to zapadło w głowie, po prostu zbieraj akty notarialne. I jak tylko mogłem to kupiłem właśnie jakiś malutki lokal. Pierwsze jakieś mieszkanko, pierwsze biuro, później tych biur kilka, choć tak poszło, ale czasem ktoś bliski ci mądry coś powie i co sam pewnie tego nie do końca to rozumie, bo, no, bo on zaczął po mnie skup tych mieszkań, mimo tego, że jest 10 razy bardziej mądry facetem niż ja. Czyli zbieraj akty notarialne, oszczędzaj pieniądze. I moja szefowa, która też nie była specjalnie wykształcona biznesowo, ale była bardzo dużym, dużą bizneswoman, buduj bazę klientów. Czyli mnie to nauczyło jednego. I moja prezesowa, moja pani szefowa tak powiedziała, wiesz, rzuć pracę i buduj bazę klientów. Ja byłem handlowcem tam u niej. to znaczyło To znaczyło tyle, że firma polega na budowaniu bazy klientów, posiadanie więcej niż jednego szefa. Nawet w tych głupich mieszkaniach, czy moich, lokalach, ja w tej chwili mam najemców 60, będę miał 80. Masz 80 klientów, tak. gdzie każdy płaci ci po, od 1000 do 2000 miesięcznie. To jest dużo, nie dużo, ale to jest. Tam gdzieś tam nawet w mediach już poszło na miniaturce, że jest około tej stówki miesięcznie, czy będzie lada chwila, że ja nie jestem zależny od on zapłaci, czy on splajtuje, czy że nawet jak połowa ludzi mi nie zapłaci, tak, to i tak jesteś do przodu, to i tak masz. 50 tysięcy złotych emerytur. Jak zapłacą wszyscy, to masz 110. I jak, a jak jesteś zależny od jednego pracodawcy, który płaci Ci 5, 10 czy 200 tysięcy miesięcznie, jak on cię z tej pracy wyrzuci, to masz przerwę. Czyli to jest paradoksalnie mniejsze, mniejsze bezpieczeństwo niż własny no biznes. Tak, dokładnie. I teraz oszczędzaj pieniądze, buduj bazę klientów i zbieraj akty notarialne. To są takie. Akurat teraz na spontanicznie nie powiedziałem o moich jakieś te najbliższych osoba, które mnie uształtowały. Tyle. Okej, okay, a w takim razie opozycyjnie takie trzy najgorsze rady, które, które, które słyszałeś, albo które dostałeś, które słyszałeś, które mógłbyś dać które są po prostu najgorsze. które, które Albo które zastosowałeś i nie, nie wyszły, albo które po prostu obiły ci się o uszy i, i uważasz, że są toksyczne. No powiem ci. Y te same osoby, <laughs> mama, tata i w sumie szefowa, wtedy no nie wiedziałem jak żyć, jak ma się tam te 18-19 lat się zaczyna, ale nie rzucaj studiów, mm -hmm. czyli ucz się pilnie, tak, znajdź dobrą pracę. Naprawdę, rodzice to tłukli mi, ucz się, ucz, płacili wręcz za jakieś korepetycje. Posłali mnie na jakieś kursy, jakieś angielskie, nie angielskie. jest systemem, tak naprawdę. Po prostu, no tak, mówią, wręcz byłem tak troszeczkę wychowany, że nie będziemy cię utrzymywać. Mhm. Masz się po to uczyć, żeby znaleźć dobrą robotę, żebyś mógł zarobić, żeby ja. tam kupić, co będziesz chciał. No i nie ukrywam, że większość rodziny i znajomych bardzo krzywo patrzyła na nieruchomość. Od po samego początku. Mimo tego, że każdy wie, że to jest wzrośnie w długim okresie, że lepiej tak niż nie, to zawsze był ten strach tego zniszczenia że jak ci zniszczą, y, strach przed kredytem że, że wszystko byle nie kredyt i okazało się, że to były dwie głupoty y, że najemcy, którzy mieli zniszczyć wszystkie mieszkania, tu też minęliśmy na chryzantem przed chwilą mieszkanie, o którym ci mówiłem. Po 8 latach szedłem z kamerą do mieszkania i mówię: Tupie, no zobaczymy, jak było. Nie? Jak zniszczyli, no to po pobiedzie zniszczone. Stare mieszkanie, nówka Mhm. Oprócz kanapy, która jakaś tam pożyłka ja tam, ja eee, I krzywego obrazka, mieszkanie nie było na bogato zrobione, ale było takie, jak, jak je oddałem tak było po iluś najemcach. No i dwa, że kredyty też dały mi, dały mi bardzo dużo pieniędzy, więc to są takie głupie dwie rady, które dostawałem przez lata. Nie kredytuj się i nie kupuj nieruchomości. To się okazało dla mnie zbawieniem. A tam, gdzie rozwijałem biznesy, te biznesy nie przetrwały właśnie 20 lat. Dajże. Mhm. A my po to mamy swój rozum, żeby wybierać właśnie od tych samych ludzi w sumie to, co dobre, a to, co niedobre, to delikatnie. Tak, to tak, mać. Ja też bym się słuchał o rodziców, to ten daleko nie, nie, nie zajechał i to jak akurat ciężko by było taką dobrą radę znaleźć, biznesową, od rodziców. A powiedzmy, mi, Kuba, gdybyś miał 18 lat i mniej więcej nie być swojej wiedzy, którą masz, i doświadczenia, które, i kontaktów, które masz, to Gdybyś y, mógł sobie tam podpowiedzieć na ucho. Takie wiesz, takie rzeczy, które napisałbyś do siebie list i, i powiedziałbyś, co ten młody Kuba Middel ma zrobić. Y, I że to jest instrukcja dla niego z przeszłości, jak tam przyszłości, to, 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 to co by tam było? Co... Już nie byłbym tak naiwny, wiesz, ja wiele pieniędzy bardzo dużo zarobiłem, ale byłem cholernie naiwnym człowiekiem. Wierzyłem w ludzi. Wierzyłem w siebie, wierzyłem w system. A jaki biznes byś wybrał wtedy Albo Ten sam. Ja lubiłem. Ja że lubiłem tą edukację. Może by to poszło nie w angielski, tylko w jakieś tam. Ale dzisiaj, to by było. A będzie... dzisiaj, a, dzisiaj. Może być angielski. To, dalej? to samo bym robił, To jest zajebiste. Mhm. tylko pewnie inaczej, może trochę online i tak dalej. No wiesz, to robiłbym to, na czym się znam, no znam się, przyznałem się wtedy na tych, na tych językach. Może bym bardziej poszedł właśnie w nieruchomości. Ale, ale ta naiwność jeszcze, taka, taka łatwowierność, naiwność. Mhm. Ale on to, to, dobra, o, to jest to dobra, o, bo gdybyś był cały czas sceptyczny i patrzył się y, do tyłu, ktoś ci oszuka, wsadzi nóż, to byś nigdy nic nie zrobił. Nie byłbym tak tam, tam. Rzeczywiście, dzięki temu, że człowiek szedł trochę na ślepo. Mhm. Zaszedł, to bardzo, to... zaszedł bardzo <gry> długo. Dzisiaj ze swoją wiedzą na pewno bym hamował, y, ale rzeczywiście wtedy by się pewnych jakichś albin y, nie podjęło. I wiesz, to może trochę brak odwagi jeszcze. Jak już była siła i były pieniądze, to można było trochę bardziej Rzeczysto. agresywnie, mhm. zwłaszcza inwestycyjnie, bo firmowo ja byłem zawsze mocny, ale inwestycyjnie, a mnie inwestycja była czymś takim naodczepnym, że. 90, dokładnie, 90% idzie w firmę, a 10% tak, ach, na wszelki wypadek to. To wezmę też koło ratunkowe. A dzisiaj ja bym nie budował koła ratunkowego, tylko budowałbym silną łódź, silny taki ponton, silny statek, który jak będzie powódź, to i tak przetrwa. A mam wrażenie, że ludzie kupują te, 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 te inwestycje w zasadzie koła ratunkowego, jakieś poduszki posranej, to my musimy schrony budować. bunkry. Pontony takie, tak, a nie, że, że, że poduszkę, to jak już się firma mi zawali, to ja będę miał dwa mieszkania pod wynajem. Nie, 30 mniej mieszkań, jak się firma zawali. I, i tyle, No i dzisiaj nadrabiam, jak gdyby, na starość całej głosy. Myślę, że tą odwagę można też e, zdobyć od innych ludzi, czyli e, od postawy innych, których się poznaje. No i takie osoby można poznać, no, de, gdzie dalej, no na konferencjach no, i na YouTubie, ale też i na konferencjach, bo inna energia, kiedy się słyszy kogoś na żywo, kiedy się rozmawia, e, bo, bo czujesz jakby to lepiej, jesteś skoncentrowany, bo to jest jednorazowe tu i teraz, a nie... Zawsze możesz do tego wrócić, prawda? Więc Zdecydowanie. Więc ta konferencja jednak... Której... Czyli widzimy się 6 no i tak? tak? Dzięki, Kuba. Bardzo Ci, się dziękuję. dziękuję. No raz na dwa lata możemy się spotkać. Tak, tak. I, w takim i, I przegadać to, e, no, co się zmieniło, bo myślę, że, że też widzę, że e, zmieniłeś e, siebie trochę. Tak. E, też m, masz... Ale cały czas, e, bo wtedy też mówiliśmy że zwalniamy, prawda? Mhm. I Ty i ja. I widzę, że to się jak ładnie zmieniło. Myślę, że to jest świetny rok na to, żeby zacząć e, zwolnić trochę tempo i po to, żeby zbudować fundament pod przyspieszenie za rok, za dwa, żeby się wyedukować, żeby... E, ja też na przykład kolejny, e, Nie miałem czasu na dwa, trzy lata, żeby się uczyć. A teraz ten czas poświęciłem, ten kolejny rok, jeżdżę na szkoły zagraniczne, zamierzam się e, edukować. Coś, na co nie miałem czasu, bo goniłem za biznesem, prawda? Ja dzisiaj, e, dzisiaj razem nie muszę, wtedy też nie musiałem, ale dzisiaj jest taki czas na to, że idealny czas na to, żeby zbudować fundament. No to, że budujemy fundamenty. Tak. Widzimy się 7 tak. 6 stycznia w Ja kiedyś trzeba tej piosence, takie, e, takie piosence, e, zachywające módnicę taki wixa to się nazywa, że zwalniamy tylko po to, żeby na chwilę przyspieszyć. I to jest najlepsza puenta tego co powiedziałem. Coś w tym jest. Dobra, dzięki. Coś w tym jest. Bardzo, się tutaj. Do zobaczenia Hej. hejka.